Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No czy Sąd Najwyższy musi się wziąć za to, żeby środki masowego przekazu były warte, wiarygodne? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No wygląda na to, że wypadałoby wynająć uczciwych ludzi, normalnych ludzi, żeby jednak byli dziennikarzami. Bo to, co się dzieje dzisiaj, no to jest po prostu nieprawdopodobne. No, prasa kłamie. W Ameryce, gdzie prasa i środki przekazu miały być batem na polityków, no to w zasadzie CNN się okazuje ostatnio, że to po prostu jest jedna wielka komunistyczna propaganda. No i oni się przyznają. Wybrali Bidena, wybrali marionetkę. Komuniści doszli do władzy w Ameryce. No i w ogóle nikt nie bierze tego do głowy. Oszukiwali, nieustannie oszukiwali, no i nieustannie oszukują. W Konstytucji jest prawo do wolności wypowiedzi, no w Konstytucji jest też prawo do wolności po wypowiedzi, no bo to jest ta makabrycznie nieprzyjemna różnica, że w komunizmie każdy ma prawo do powiedzenia tyle, tylko że nie ma prawa do wolności po wypowiedzeniu. W Ameryce można się wypowiadać przed i po i nikt nie siedzi. W 1964 roku była taka sytuacja, że magazyn Time, on załatwił polityka, po prostu pisał najróżniejsze paszkwile. No i to nazwisko to był Sullivan, no i on przegrał, wziął go do Sądu Najwyższego, no i Sąd Najwyższy uznał, że w zasadzie nie można oskarżać reporterów o zniesławienie, jeżeli w tych artykułach nie było aktualnej złośliwości. No i to jest dosyć ciekawe, ale o co to chodziło? No o to chodziło, że dziennikarze mogą sporo robić, mogą sporo szukać, mogą podawać pewne rzeczy, które uważają, że są prawdziwe, no i że czasami mogą zniesławiać, no bo ktoś może się poczuć zniesławiony, dopóki nie ma w nich złośliwości, czyli tej złośliwości, no to o to chodzi, że nie ma jakichś ukrytych celów. No a teraz niby te takie dobre standardy powinny być, no ale na dzień dzisiejszy, tak patrzę, co się dzieje, no to tego czegoś takiego nie ma. W Atlancie, niedawno były te strzelanina w tej Atlancie, no to bez żadnych dowodów zaczęli krzyczeć, że to było rasistowsko motywowane, że to biały, że to grupy ekstremalne, prawicowe. Później się okazało, że jednak to był młody emigrant z Syrii, który przyjechał za młodu. Inny komunistyczny dziennikarz to tam się dopierniczał do szeryfa za to, że szeryf powiedział tak nonszalancko, troszeczkę żartobliwie, że ten strzelec czy ten morderca, bandzior, no to miał zły dzień. No to doczepili się do szeryfa, no ale w sumie jak ktoś oglądał cały ten materiał, no to wszystko było, że to ten strzelający określił coś takiego. Jak się popatrzy się też na te napady na Azjatów, no bo są teraz te napady, no to większość dziennikarzy tych komunistycznych, no to twierdzi, że to biali, że to jest biała rasistowska nienawiść do Azjatów, no ale jak się policzy, no to tam 99% tych napadów, no to jest niestety przez czarnych. Jak się popatrzy na te wszystkie CNN, MSNBC czy NBC,
No to oni też niezły numer zrobili, jak był syn Joe Bidena, Hunter Biden, jak on miał, zostawił komputer do naprawy, nie zapłacił $70, no i później to wszystko wyciekło z tego. No to wszystkie te komunistyczne networki, wszystkie te sieci telewizyjne nieustannie mówiły, że to jest putinowska robota, że to jest ruska robota, że to jest dezinformacja. No ale to wszystko jest nieprawda. No i tego rodzaju rzeczy to po prostu doprowadziły do tego, że 75 milionów ludzi głosowało na Trumpa, no i Trump niestety nie został wybrany, a Joe Biden po prostu był ciągle pompowany, biegał w tych swoich ściemkach lotniczych, miał te wielkie okulary w kurteczce pilota, podskakiwał jak nastolatek, no zrobili z niego po prostu człowieka do wybrania, no i został wybrany. Nawet radio publiczne, no to jest właśnie ta kwestia, że oni wypompowali Joe Bidena na jakiegoś bohatera. W NPR Tom Jeden, no to on takie oszustwo zrobił. Takie oszustwo, które każdy normalny, jak tak posłucha, no to dotyczyło to uchodźców z całego świata. No i on zaczął się wypowiadać, że Joe Biden, no to będzie robił to, co robił, kiedy był wiceprezydentem z Bidenem, z Obamą, bo w 2016 roku za Obamy Stany Zjednoczone przyjęły 85 tysięcy uchodźców z całego świata, no a później wziął, kopnął Trumpa i mówi za Trumpa cały ten program uchodźców, no to praktycznie był zatrzymany. Ameryka przyjęła tylko 12 tysięcy uchodźców i to jest najmniejsza liczba od dziesiątek lat. No i teraz taki każdy normalny to się zastanowi, jaką łachudrą jest ten dziennikarz, tak? Jaką łachudrą, jakim szmatławcem jest ten dziennikarz w publicznym radiu, że on coś takiego mówi, no bo są pewne rzeczy, które wypadałoby powiedzieć. 2020 rok, no to jest to okres pandemii, także jest to okres pandemii, że 12 tysięcy, które zostało przyjęte, no to jest 30 tysięcy, którzy złożyli o ten status, no i to jest 70% właśnie spadek, no ale jeżeli by się popatrzyło na, jakby ktoś uczciwy, jakby dziennikarz był uczciwy, no to by powiedział, że za Trumpa w 2019 roku w normalnym otwartym programie ilość uchodźców w Ameryce to było 93 tysiące w czasie administracji Trumpa. No i to 93 tysiące, no to jest więcej niż powiedzmy te 85 tysięcy za Obamy. Także to trzeba być naprawdę łachudrą dziennikarską, żeby w ten sposób robić. No ale tak ludzi pompują. Tak robią ludzi w balona. Ludzi, którzy nie potrafią czytać, ludzi, którzy nie potrafią zrozumieć pewnych rzeczy, ludzie, którzy patrzą na liczby, na numery, na jakieś statystyki i kompletnie bez zastanowienia. Tak uczciwe porównanie, no nie ma się co spodziewać wśród komunistów. Cały ten, no praca dziennikarza, no to jest wysługiwanie się, to jest po prostu wysługiwanie się, cały ten stan, cała ta sytuacja pola dziennikarzy, no to jest przemysł, oni po prostu patrzą na forsę. Jeżeli jakaś nowa historia wyskakuje, no to ci wszyscy reporterzy, wszyscy ci edytorzy, którzy powinni to sprawdzić, jak to powinno być podane do publiczności, no to zajmuje czas. To zajmuje pieniądze. Dobrzy ludzie potrzebują dobrych pieniędzy. No i w takim układzie, kiedy nie ma jakiegoś takiego bata na fałszywe
dziennikarstwo, no to wtedy podają takie kaczki dziennikarskie. No i rasizm to zawsze będzie no mniej więcej się zgadzał, tak? To te wszystkie sezon ogórkowy, kiedy nie ma co podać, to w Polsce pisali o ogórkach w czasie lata, bo nie było co pisać. No a tutaj jest sezon rasowy. W Ameryce wszystko jest rasistowskie, autostrady są rasistowskie, każda strzelanina jest rasistowska, wyjazdy, przyjazdy, choroby, szczepienia, wszystko podchodzi pod systematyczny rasizm. No i to ludzie kupują. To ludzie kupują, a jak ludzie kupują, no to nie może to być nieprawidłowe, no i nie będzie, no i nie ma, najgorsze, że nie ma poprawek, no bo szczególnie, że 95% dziennikarzy, no to są komunistyczni, to oni opanowali szkoły, opanowali dziennikarstwo, opanowali politykę. Republikanie, konserwatyści po prostu pracują i płacą podatki. No i dlaczego dziennikarstwo jest po prostu, normalni ludzie spluwają na nich? No spluwają na tych dziennikarzy, no bo oni reprezentują po prostu szmatławe środki przekazu. To jest makabra. No. Część ludzi to mówi, że uczciwi, poważni i odpowiedzialni ludzie, no to bardziej zastanawiają się, gdzie iść na Wall Street, w inwestycje, w Dolinę Krzemową, mową, czy do medycyny, czy w inżynierię, czy na prawo, ale prawda jest taka, że dzisiejsze dziennikarstwo, no to jest przemysł, to jest po prostu przemysł, a nie zawód. To jest, kiedyś no to było to taki balans, teraz już nie jest, teraz to jest ramię partii komunistycznej. No niestety coś takiego się stało. W CNN czy w Washington Post, czy w innych gazetach, czy telewizjach, no to oni mogliby prowadzić dobry program, jeżeli by chcieli niezależnych ludzi. Teraz to wszystko po prostu się samo napędza, no ale się samo zabija. Ludzie patrzą na ten CNN czy ten TVN, no i dochodzą do wniosku, że tam poza tym echem pomiędzy tymi lewakami, którzy po prostu sami siebie przekonują, no to nie ma dziennikarstwa. To nie ma dziennikarstwa. Wszystkie te, patrząc na to, co się na przykład działo 6 stycznia, całe te wszystkie reportaże o tych 6 zabitych, no a tam w sumie nie było 6 zabitych. Jedyne co, to Murzyn zabił białą kobietę, która wchodziła tam przez drzwi czy przez okno, a wszyscy pozostali to poumierali na zawały serca. No teraz jest policjant zabił 20-latka, no ale dziennikarze nie mówią, że 20-latek jechał samochodem bez rejestracji, nie mówią, że nastolatek miał zawieszkę z zapachami na lusterku, co w tym stanie jest nielegalne. Dziennikarze nie mówią, że on miał nakaz sądowy za napad z bronią w ręku i tak dalej, i tak dalej. Teraz znowu było postrzelenie 13-latka. Dziennikarze też nie mówią, że to było 3 nad ranem, że tam była strzelanina, że złapali 21-letniego, ten 13-latek gdzieś uciekał w alejkę, uciekł, policja dobiegła, kazała mu się zatrzymać, no to on się zatrzymał, no w ręku miał ręce podnieść, ale nie podnosił rąk, na kamerze widać, wyglądało na to, że chciał strzelić, pistolet znaleziono obok. Także dziennikarze to są szmaty działające na rzecz komunizmu. No i to ten absurd tego wszystkiego to jest to, że w ogóle nie pokazują odwagi. No nie pokazują odwagi, po prostu są to na smyczy marksizmu i leninizmu. No i robią wszystko, co im partia każe. Nie ma niezależnego dziennikarstwa. Nie ma w każdym bądź razie
wielkiego niezależnego dziennikarstwa. Fox również, kiedy był założony, no to, to ten założyciel to był bardziej prawicowy, no ale później jego dzieci synowe, można powiedzieć, żony i mężowie jego dzieci, no to kompletnie są lewackimi, także, że ten Fox, no to też już się przegina bardziej do środka, bardziej nawet na lewo. No i nie ma niezależnej prasy, nie ma uczciwej prasy, nie ma uczciwych środków masowego przekazu. Czy Sąd Najwyższy się weźmie za te ściganie tych oszustów z CNN? No można powiedzieć, że powinien, no, i można powiedzieć, że nie powinien. No bo jak się weźmie za, jeżeli sąd się weźmie za tę wolność wypowiedzi, no to prędzej czy później podchodzi już totalna cenzura. Jest nadzieja, że w wyborach międzyprezydenckich za niecałe 2 lata konserwatyści, republikanie zdobędą większość w Izbie Reprezentantów i zdobędą większość w Izbie Senatu. Z 2024 też przypuszczalnie 100 milionów republikanów nie da sobie w kaszę dmuchać. Także lepiej, żeby sądy się trzymały z daleka od wolności wypowiedzi, no bo te wahadło się rusza w lewo i w prawo, a jak już coś zostanie ustanowione, no to nie ma od tego końca. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, podziękowania dla konserwatystów. Dziękuję, że głosujecie na republikanów. Dziękuję, że wierzycie, że Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, no to jest ważna sprawa. Tak, trzymajcie. Normalni muszą po prostu zacząć wybierać normalnych. Przekaz dla socjalistów. Popatrzcie, co się dzieje. Popatrzcie, co się dzieje ze środkami przekazu, z jednym wielkim oszukaństwem, z cenzurą na Facebookach, na YouTubach. Wszędzie, gdzie mogą, to cenzurują, wyrzucają, wycinają. No gorzej niż za komunizmu. To jest po prostu to, co się dzieje na naszych oczach. To jest nieprawdopodobne. Popatrzcie się na ceny benzyny, popatrzcie się na przyszłe podatki i zdecydujcie, na kogo macie głosować 2022-2024. Zdrowia dla normalnych.